Jak się okazuje, wybór szczotki do włosów wcale nie jest taką prostą sprawą. Sama przetestowałam mnóstwo takich z Hebe i Rossmana i postanowiłam je dla Was podsumować i ocenić. Możecie być nawet zaskoczeni, bo jedna z bardzo popularnych szczotek okropnie zniszczyła mi włosy, a w wielu innych czekają prawdziwe pułapki. Oczywiście chętnie poznam też Wasze opinie, bo domyślam się, że niektóre z ocen są kontrowersyjne. Okej, to może zacznijmy od czegoś mega popularnego, czyli szczotek typu Tangle Teaser. Też kojarzycie je z czasów, kiedy królowały leginsy z motywem Galaxy? W każdym razie wiem, że część osób je demonizuje, a część uwielbia. Sama raczej ich nie polecam, bo ząbki, szczególnie te krótsze, nie przebijają się przez tafle włosów, przez co je niszczą. To czasem takie szorowanie po powierzchni. Może przy bardzo cieniutkich włosach się sprawdzi, ewentualnie jeśli czeszemy małymi pasmami. A to i tak nie najlepszy pomysł, bo igły szybko się wyszczerbiają i wyginają, więc ogólnie jestem na nie i oceniam ją 3 na 10. Teraz numer 2, czyli swego czasu hit i klasyk, polecana przez prawie wszystkich Olivia Garden. Nawet od jakiegoś czasu jest dostępna w Hebe. Nie cierpię jej. To znaczy, uważam, że bardzo dobrze rozczesuje, świetnie sprawdza się przy skłonności do strączkowania, bo tak ładnie oddziela każdy włos. No to zapytacie, dlaczego jej nie lubię? Bo żadna inna szczotka nie zrujnowała mi końcówek w takim tempie. Ścięłam włosy, zabezpieczałam je olejkami i z tą szczotką chciałam, wiecie, tak przyłożyć się do tematu. No i po 2 miesiącach znowu musiałam ciąć, bo końcówki były nawet nie rozdwojone, tylko rozczworzone. O, masakra, 2 na 10, ale może trafiłam na taki model. Jeszcze zbierała kurz jak szalona. W ogóle protip, trzymajcie szczotki w szufladach albo włosiem w dół, żeby nic się tam nie zbierało. A w ogóle wiecie, że ten cyndzelek z kółkiem od spodu można wyjąć? Przydaje się do czyszczenia szczotki albo oddzielania pasemek. To akurat fajne. A szczotka numer 3 to też prawdziwa pułapka. Ogólnie bardzo dobrze rozczesuje, łatwo się czyści, można używać jej na mokro, jednak trzeba na nią uważać, bo przy podstawie przeważnie wystają dodatkowe, krótkie igiełki, które bardzo niszczą włosy, no i przyczyniają się do szybkiego rozdwajania końcówek. Ogólnie sam typ szczotki oceniłabym bardzo wysoko, ale polecam dokładnie przyjrzeć jej się na żywo, bo model modelowi nierówny. Powiedziałabym, że 8 na 10 jeśli traficie dobrze i 3 na 10 jeśli załapiecie się na niższą jakość. Na szczęście jest też nowość, czyli szczotka numer 4. Bardzo podobna do poprzedniczki, jednak problem z mini igłami jest w niej znacznie rzadszy. To moja aktualna szczotka i świetnie się sprawdza. Dobrze rozczesuje, przebijając się przez tafle włosów, igiełki są elastyczne, jej czyszczenie to po prostu kilka sekund, bo nic się tam nie zbiera, no i spokojnie używam jej i na sucho, i na mokro. Przypomina mi pewne droższe szczotki, które niestety były znacznie mniej stabilne i często wyłamywał się w nich środek. Ta wydaje mi się znacznie mocniejsza. Może jednak elektryzować włosy. Póki co to dla mnie 9 na 10 i jeden z najlepszych wyborów w tej cenie. A wiecie, że z opakowania można wyciąć wieloryba? O, mam pomysł. Niech naszym tajnym hasłem tego odcinka będzie hashtag rybka. Następna szczotka numer 5 jest dla odmiany z Hebe, a nawet z ich marki własnej. Jest bardzo taniutka i zwróćcie uwagę, że nigdzie na rączce nie ma miejsca klejenia, przez co jest serio wytrzymała. Ochronne kuleczki też trzymają się dobrze, a igiełki są elastyczne i nie odginają się za mocno. To znaczy, nie tworzy się przestrzeń, pod którą włosy mogą się zaczepiać. Mam tę szczotkę już od dłuższego czasu i to jedna z moich ulubionych. Jeśli wolicie właśnie takie z poduszeczkami, to warto i oceniam ją 9 na 10. Odejmuję punkt zaczyszczenie, bo ciężko wydobyć wodę ze środka. Szczotka numer 6 z Rossmana jest, wydawałoby się, że podobna, ale tu jakość jest już znacznie niższa. Po pierwsze, rączka jest dość słaba, a po drugie, ochronne zakończenia bardzo szybko się wykruszają. No i szarpie i moim zdaniem jest troszkę za mała, więc 2,5 na 10. Podobna wydaje się też szczotka numer 7. Nie jest klejona, przypomina tę schebę, ma bardzo elastyczne igiełki i też czai się w niej pułapka. Przeważnie jak mamy szczotki z poduszeczkami, to igiełki nie sprawiają problemu. Tu jednak też potrafią wystawać te mini igiełki niszczące włosy.
Według mnie troszkę też szarpie, więc 4 na 10. Ósma szczotka to propozycja z Rossmana. Takie typowe wiosełko, czyli paddle brush. Miałam ją akurat całkiem długo. Zabezpieczające kuleczki dobrze się trzymały, łatwo też było wyjąć i włożyć poduszeczkę przy myciu, ale szczotka jest łączona, przez to szczególnie przy grubszych włosach łatwo ją złamać. Tak więc uważam, że ogólnie jest fajna, bardzo uniwersalna i podstawowa, ale jakościowo to raczej kruchy plastik i szybko się zużywa. Tak więc 4,5 na 10. Ta poduszeczka z igłami mogłaby zostać, ale baza jest do wymiany. Numer 9 to właśnie coś tego typu, tylko z cieńszymi igiełkami. To akurat Olivia Garden z Hebe. Kształt podobny, ale baza jest cała z drewna. Taka szczotka posłuży raczej dłużej niż poprzednia, więc 7 na 10. A numer 10 to mini szczotka idealna do torebki. Idealna wielkościowo, bo jakościowo trochę jej brakuje. Fajnie, że ma lusterko, że igiełki są grubsze, ale kilka razy zdarzyło się, że zakleszczyła mi włosy, przy okazji je wyrywając. Od tego czasu noszę w torebce najzwyklejszy grzebień, więc 4 na 10. Podzielcie się też swoimi opiniami w komentarzach. Buziaki, pa!